W tym filmie przedstawię Wam zagadnienie szmerów nad sercem, gdzie i kiedy możemy je usłyszeć oraz jaki mogą mieć charakter. Samo zagadnienie osłuchiwania serca zostało przedstawione w innym filmiku, do którego bardzo serdecznie Was zachęcam. Szmer jest zjawiskiem osłuchowym, które wywołane jest turbulentnym przepływem krwi. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest niedomykalność zestawki mitralnej lub stenoza aortalna, ale odpowiednio mogą występować niedomykalności i stenozy każdej z zestawek oraz defekty w przegrodzie międzykomorowej. Szmery możemy podzielić na skurczowe i rozkurczowe. Do szmerów skurczowych wczesnych zaliczamy szmer stenozy aortalnej i zestawki pnia płucnego, przy czym stenoza aortalna jest najczęściej występującą wadą. Szmer stenozy aortalnej, oprócz miejsca osłuchiwania aorty, promieniuje do tętnic szyjnych oraz do pozostałych odgałęzień aorty. Innym typem szmeru skurczowego są szmery holosystoliczne, wywołane niedomykalnością zestawek trójdzielnej i mitralnej. Związane są z cofaniem się krwi do przedsionków podczas skurczu, czyli tzw. falą zwrotną. Istotna niedomykalność mitralna występuje znacznie częściej w stosunku do trójdzielnej, a podobny holosystoliczny szmer może być związany z defektem w przegrodzie międzykomorowej, przez którą podczas skurczu krew próbuje przejść z lewej komory do prawej i wywołuje to szmer. Nie zapominajmy, że nie zawsze słyszalny szmer skurczowy świadczy o istotnej wadzie zestawkowej lub przecieku wewnątrzsercowym, a może wynikać z turbulentnego przepływu wtórnego do zwężenia podzestawkowego ujścia aortalnego bądź krążenia hiperkinetycznego obecnego np. u pacjentów z dużego stopnia niedokrwistością, nadczynnością tarczycy lub inną patologią. Następną grupą są szmery rozkurczowe. Należy podkreślić, że występują one kilkukrotnie rzadziej w stosunku do szmerów skurczowych, jednak wysłuchanie szmeru rozkurczowego prawie zawsze świadczy o istotnej patologii w obrębie serca. W przypadku niedomykalności zestawki aorty i pnia płucnego pojawia się szmer związany z przeciekaniem krwi z powrotem do komór. Czasem występują również stenoza mitralna i trójdzielna, przy których pojawia się szmer związany z trudnością przepływu krwi z przedsionka do odpowiedniej komory. Podsumowując, najczęściej występujące szmery nad sercem są to szmery skurczowe stenozy aortalnej promieniujące do tętnic szyjnych oraz niedomykalności mitralnej słyszalnej na koniuszku serca i w okolicy lewej pachy. Najczęstsze szmery rozkurczowe dotyczą stenozy mitralnej i niedomykalności aortalnej i usłyszeć je możemy po drugim tonie serca.